Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Świętego Ojca Pio Słowa światła najpiękniejsze listy. Przedmowa Ojca Raniero Cantalamessa. Moje pierwsze prawdziwe spotkanie z Ojcem Pio miało miejsce wiele lat po jego śmierci. Gdy byłem w San Giovanni Rotondo przy okazji rekolekcji dla duchownych, nie poznałem go za życia. A po jego śmierci jako teolog nie czułem też potrzeby bliższego zapoznania się z jego myślą. Podczas tamtego pobytu przeczytałem przypadkiem świadectwo, które ojciec Pio złożył swojemu spowiednikowi kilka dni po tym, jak otrzymał stygmaty. Znajduje się ono w chórze, w Starym Kościele, tam gdzie wszystko zaszło. Ojciec Pio kończył swoją relację słowami psalmu Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej zabalczywości. Stygmaty nie były więc w jego oczach w odróżnieniu od tego, jak być może my je odbieramy chlubnymi znakami chwały, ale słuszną karą od Boga za jego grzechy, wzbudzały w nim przerażenie, niezadowolenie. Stały się dla ojca Pio tym, czym były też dla Jezusa na Krzyżu. Trzeba przeczytać do końca psalm, z którego pochodzą te słowa, by zrozumieć stan ducha towarzyszący przez całe życie przeżywaniu przez ojca Pio stygmatów na jego ciele. Utkwiły bowiem we mnie twoje strzały. Jestem nadmiary wyczerpany i złamany. Skowycze, bojęczy moje serce. Zachęciło mnie to do przeczytania zbioru jego listów i odkryłem w nich te same stany, które opisywali wielcy mistycy. Jego ciemna noc była równie nie do pozazdroszczenia. Jak ta opisywana przez świętego Jana od Krzyża, ale i żywy płomień jego miłości do Boga był jednym z tych, które oślepiają czytelnika i ukazują mu inny świat. Święty Grzegorz Wielki pisał, że wielkich ludzi wyróżnia to, że dotknięci bólem własnego cierpienia nie porzucają troski o cudzy pożytek, a gdy sami cierpią, wytrwale znosząc swoje nieszczęścia, Pouczają innych, zapewniając im to, co konieczne. Cierpią więc tak, jak niektórzy wielcy lekarze, zdjęci niemocą: sami znoszą obrażenia swoich ran, a innym dostarczają leków przywracających zdrowie. Ten opis doskonale pasuje do ojca Pio. Przez całe życie, wewnętrznie dręczony przez złego ducha. Zewnętrznie oczerniany i spotykający się ze sprzeciwem tych, od których mógł oczekiwać wsparcia, ojciec Pio i to jest świadectwo jego heroicznej świętości nigdy nie przestał z matczyną czułością pochylać się nad cierpieniami innych, czy to fizycznymi, czy duchowymi, aż do ostatniego dnia życia. W licznych dyskusjach wokół jego postaci, w środkach masowego przekazu, pojawia się nieraz u świeckich komentatorów powierzchowna ocena ojca Pio. Patrząc na cuda i przejawy ludowego kultu, które towarzyszą jego osobie, wyciąga się wnioski, że świętość ojca Pio ma staroświecki charakter w porównaniu np. ze świętością matki Teresy z Kalkuty, świętością nowoczesną. Ale święci jako tacy nie są ani staroświeccy, ani nowocześni. Po prostu różnią się między sobą, są oryginalni. Ci, którzy znają naukę biblijną o charyzmatach, nie mają problemów ze zrozumieniem, dlaczego się tak dzieje. Święci uosabiają różne charyzmaty: jeden znajomość prawd wiary, inny miłosierdzie, jeszcze inny nauczanie młodych, kontemplację czy działanie. Ci, którzy cenią sobie tylko świętych zaangażowanych społecznie i czyniących dzieła miłosierdzia abstrahując od faktu, że ojciec Pio czynił wielkie rzeczy także w tej dziedzinie przez swój dom ulgi w cierpieniu chcieliby w gruncie rzeczy sekularyzacji świętości. Nade wszystko zaś w ten sposób nie bierze się pod uwagę jednej rzeczy: nie istnieją wyłącznie uczynki miłosierdzia względem ciała, ale także uczynki miłosierdzia względem duszy. Istnieje miłosierdzie nie mniej wymagające od pochylania się nad fizycznym cierpieniem ciała. Jest to pochylanie się nad cierpieniem moralnym i duchowym. Jest to największe miłosierdzie, które Chrystus okazał nam w ogrodzie oliwnym, kiedy wziął na siebie pod postacią niepokoju i smutku wszelkie grzechy świata. Warto czytać listy Ojca Pio, by przekonać się, Jakiego formatu był to człowiek i jak wysokiej próby była jego świętość. Tylko Bóg wie, jak wyglądały dni, a tym bardziej noce Ojca Pio, gdy wychodził z konfesjonału z duszą pełną cierpienia i grzechów, którymi obarczano jego serce. Twórca drogi krzyżowej w San Giovanni Rotondo, rzeźbiarz Francesco Messina, przedstawił w niej Ojca Pio jako cyrenajczyka nie mógł mieć piękniejszego skojarzenia. Ludzie wychodzili po rozmowie z nim odciążeni, on przygnieciony. To sprawy, które nawet niewierzący, przynajmniej w części, mogą zrozumieć, ponieważ w pierwszej kolejności mają one wymiar ludzki, a dopiero później nadprzyrodzony. Co zatem można powiedzieć o kulcie, który rozwinął się wokół osoby ojca Pio nie tylko we Włoszech, ale i na całym świecie? To prawda, niektórzy zatrzymują się na poziomie bardzo przyziemnym i użytkowym, ocierając się nieraz o zabobon. Inni, to najliczniejsza grupa, podchodzą do tego z mieszanymi uczuciami, trochę z uwagi na ciało, trochę na duszę. W końcu są i tacy, którzy przechodząc tą samą co on drogą wewnętrznego cierpienia i pokuty, widzą w ojcu Pio towarzysza, przyjaciela, niezrównane światło. Krótko mówiąc, znajdziemy tu wszystko. Dokładnie tak było też z Jezusem. Ostro występował przeciwko faryzeuszom i uczonym w piśmie, nigdy jednak nie oburzał się na biedny lud, który przychodził do niego niesiony potrzebą. Raczej wykorzystywał okazję, by mówić im o Królestwie Bożym, pomagając wejść na jeszcze czystszy i bardziej bezinteresowny poziom wiary. Na temat ojca Pio powstała już bogata literatura. Książki o nim są tymi nielicznymi spośród publikacji o tematyce religijnej, które znajdziemy w świeckich bibliotekach, w kioskach i w salonikach prasowych na dworcach. Jaki ma zatem sens wprowadzenie na ogromny rynek wydawnictw religijnych tej publikacji znanej dotychczas wyłącznie lokalnie? Wierzę, że wypełnia ona wielką lukę. Coraz więcej jest osób, które podejrzewają istnienie innego niż ten szeroko rozpowszechniany wizerunek ojca Pio i chcą go poznać. Niniejsza książeczka odpowiada najlepiej na taką potrzebę. Ojciec Pio mówi tu o sobie samym, a wiadomo, jak jest to ważne w przypadku świętych. Chodzi bowiem o myśli, fragmenty, rady, wspomnienia wybrane z jego pism, zwłaszcza z listów, które są najwierniejszym odbiciem jego duszy, ale których lektura w całości byłaby trudna dla osób spoza wąskiej grupy znawców mistycyzmu i duchowości. Trudno wyobrazić sobie lepszy materiał, który ukazywałby prawdziwego ojca Pio i to, co naprawdę było bliskie jego sercu, a nade wszystko, który pozwalałby czerpać z owoców jego świętości. Szatan jest potężnym wrogiem. Jednym z najbardziej wstrząsających rozdziałów z życia ojca Pio jest zaciekła walka z szatanem, nieustanny grad ciosów bez chwili wytchnienia. Biorąc pod uwagę intensywność i różnorodność tych doświadczeń, niełatwo znaleźć podobny przykład w hagiografii katolickiej. Mamy tu do czynienia z rzadkim, choć nie jedynym przypadkiem. Nieprzyjaciel. W swojej wywrotowej strategii dręczy ciało i kusi ducha. Nierzadko zjawia się w postaci przerażającej i uderza w zmysły, powodując potworne skutki na ciele. Innym zaś razem jego ataki biorą za cel władzę duszy, by powstrzymać praktykowanie cnót teologalnych i postępowanie w Bożej Miłości. Udręki ciała wzbudzają strach i przerażenie, a pokusy duchowe wprowadzają zamieszanie. I popychają duszę w otchłań rozpaczy. W jednym i drugim wypadku, wedle Bożego Zamysłu, celem ma być oczyszczenie i wywyższenie. Ojciec Pio zdaje sobie z tego sprawę, oświecony łaską i wsparty autorytetem kierowników. Dlatego jego zacięta i długotrwała walka nie sprowadza go nigdy z jego ścieżki ani nie zatrzymuje jego kroków w kierunku szczytów doskonałości. Nie cofa się, ale wyzywa na pojedynek wrogie siły, mając zawsze ufność w pomoc Pana, Najświętszej Maryi i swojego Anioła, Stróża. Cieszy się zwycięstwem, choć płaci za nie wysoką cenę. Wybór tekstów, które przedstawiamy, zawiera niekiedy obrazowe opisy walk stoczonych z szatanem i jego wysłannikami. Nade wszystko zaś, Ukazuje intensywność próby oczyszczenia i nadprzyrodzone strategie, które zapewniły mu zwycięstwo. Sinobrody za Bożym Przyzwoleniem nieustannie toczy ze mną walkę, ale Pan Bóg jest ze mną. Jezus do próby lęków i drżenia duchowego, które mają posmak opuszczenia. Dodaje także tę długą i wieloraką próbę złego samopoczucia fizycznego, wykorzystując do tego celu tych paskudnych kozaków. Niech ojciec posłucha co musiałem wycierpieć kilka dni temu od tych nieczystych apostatów. Było to późno w nocy, zaczęli swój atak z diabelskim hałasem i chociaż na początku nic nie widziałem, zrozumiałem, od kogo pochodzą te dziwne dźwięki. Nie przeraziłem się wręcz przeciwnie, z wymierzonym w nich drwiącym uśmiechem na ustach przygotowywałem się na walkę. Wtedy ukazali mi się w najbardziej obrzydliwych postaciach, a chcąc mnie złamać, zaczęli obchodzić się ze mną w białych rękawiczkach. Jednak dzięki Bogu porządnie ich skrzyczałem traktując ich tak jak na to zasługują a gdy zobaczyli że ich wysiłki na nic się nie zdadzą rzucili się na mnie powalili na ziemię i mocno obili ciskając zagłówkami książkami krzesłami jednocześnie podnosili przy tym szaleńcze wrzaski i wypowiadali najbardziej obelżywe słowa na szczęście przyległe pomieszczenia także pod moim pokojem nie są zamieszkane Poskarżyłem się aniołkowi, a ten wygłosiwszy mi piękne kazanie dodał – dziękuję Jezusowi, który wybrał Cię, byś mógł z bliska Mu towarzyszyć na stromej drodze Kalwarii. Duszo powierzona mi pod opiekę przez Jezusa, z radością i wewnętrznym poruszeniem patrzę na ten stosunek Jezusa do Ciebie. Czyż myślisz, że byłbym tak zadowolony, gdybym nie widział Cię tak doświadczonym? Ja, który wiedziony świętym miłosierdziem bardzo pragnę Twojego dobra, coraz bardziej raduję się z tego stanu. Jezus przyzwala diabłu na te ataki, ponieważ jego litość czyni Cię jemu drogim. Pragnie on, byś się do niego upodobnił w przeżywaniu trwogiej pustyni, ogrodu i krzyża. Broń się, oddalaj od siebie zawsze złego i garć jego potrzeptami. A tam, gdzie Twoje siły nie sięgają, nie zadręczaj się radości mojego serca, ja jestem blisko miej litość ojcze niech mi ojciec nie odmawia swojej pomocy nie odmawia mi swoich pouczeń wiedząc że diabeł bardziej niż kiedykolwiek uderza wściekle w łódkę mojego biednego ducha mój ojcze już dłużej tego nie zniosę czuję że opuszczają mnie ostatnie siły to ostatni etap walki zdaje mi się że zaraz pochłoną mnie w wody udręki ach któż mnie ocali sam dniem i nocą toczę tę walkę przeciwko jakże silnemu wrogowi kto wygra do kogo uśmiechnie się zwycięstwo Zawzięcie walczą obydwie strony mój ojcze, sam słabny mierząc siły obydwu stron, uginam się pod naporem nieprzyjacielskich kohort, jestem o włos odbycia zgniecionym, startym na proch. Krótko mówiąc, biorąc wszystko pod uwagę, zdaje mi się, że pokonanym mam być właśnie ja, ale cóż mówię, czyż możliwe, aby Pan do tego dopuścił, nigdy czuję jeszcze, jak podnosi się niczym olbrzym w najintymniejszej części mego ducha, ta siła, by zawołać do Pana z mocą, panie, ratuj, giniemy. Niech będzie zawsze pochwalony Bóg, który nigdy nie pozostawia mnie całkowicie na pastwę władz ciemności, a w sytuacji, gdy zdaje się, że walka zmierza ku końcowi i na korzyść przeciwników, Pan przybywa spiesznie, rozpędzając ich i obezwładniając wszystkich. Na wieki niech będzie chwała Bożemu miłosierdziu. Jak dobry jest Jezus w stosunku do swoich stworzeń, ileż zwycięstw odnosi Jego sługa, a wszystkie za sprawą Jego potężnej pomocy. Jezus zechciał przeze mnie dać znak swojej łaski i uczynić mnie przykładem dla wszystkich grzeszników, by nie popadali w rozpacz, obawiając się o zbawienie. Słabość mojego istnienia sprawia, że się boję i oblewa mnie zimny pot. Szatan swoimi diabelskimi sztuczkami nie przestaje toczyć ze mną wojny i siłą napadać na małą twierdzę. Krótko mówiąc, szatan jest moim potężnym wrogiem, który chcąc zająć plac, nie zadowala się napaścią na jeden mur czy bastion, ale atakuje z każdej strony, z każdej dręczy. Mój ojcze, diabelskie sztuczki szatana napawają mnie strachem, tylko w Bogu przez Jezusa Chrystusa pogładam nadzieję na łaskę, by zawsze odnosić zwycięstwo, a nigdy nie ponieść porażki. Diabeł nieubłaganie wrzeszczy i ryczy wokół mojej biednej woli. Nie robię nic w tej sytuacji, poza mówieniem z wytrwałą stanowczością, ale bez urazy. Chwała Jezusowi, wierzę. Cóż może ojcu opowiedzieć o tym, jak wypowiadam te święte wezwania? Wygłaszam je nieśmiało, bez mocy, pozbawione odwagi i muszę się do tego bardzo zmuszać. Niech mi ojciec powie, czy to możliwe, czy godzi się to z obecnością Boga w duszy, czyż czy nie jest to właśnie wynikiem odstąpienia od Boga, od takiej duszy. Mój ojcze, proszę, niech mi ojciec powie raz jeszcze z całą otwartością i szczerością. Niech mi ojciec poleci sposób, w jaki mam się zachowywać, by nie obrażać Pana, i powie, czy jest dla mnie nadzieja na to, by Bóg powrócił. Do mojej duszy? W tym piekielnym chaosie nie widzę i nie czuję niczego poza ryczeniem rozścieczonych lwów, gotowych pożreć swoją ofiarę. Mój Boże, złe duchy robią, co mogą, by mnie zgubić. Ojcze, koniecznie chcą mnie pokonać. Zdaje mi się, że wykorzystują moją słabość fizyczną, by jeszcze bardziej wyładować na mnie swoją wściekłość i w ten sposób zobaczyć, czy mogą wyrwać mi z piersi tę wiarę i tę moc, którą mam od Ojca światła. W pewnych momentach mam wrażenie, że jestem na skraju przepaści. Zdaje mi się, że szala zwycięstwa przychyla się na korzyść tych nicponi. Czuję, jak całym, ale to całym mną wstrząsa dreszcz. Śmiertelna agonia przeszywa moje biedne ciało, i czuję, jak wszystkie moje członki się spinają. Widzę wtedy, jakby życie, które mam przed sobą, zatrzymało się, ono się zawiesza. Ostatnia noc była dla mnie straszna. Ten kozak od około dziesiątej, kiedy położyłem się do łóżka aż do piątej nad ranem, nie przestawał mnie bić. Za jego sprawą w moim umyśle pojawiło się wiele diabelskich potrzeptów, rozpaczliwych myśli, nieufności wobec Boga. Ale niech będzie chwała Jezusowi, ponieważ osłaniam się powtarzając, Twoje rany są moimi zasługami. Myślałem, że jest to ostatnia noc mojego życia, lub że nawet jeśli nie umrę, stracę rozum. Ale chwała Jezusowi, nic takiego się nie wydarzyło. O piątej rano, gdy już ten kozak sobie poszedł, zimno przeszło całą moją osobę, także zacząłem trząść się od stóp do głów, jak trzcina przy porywistym wietrze. Trwało to parę godzin. Z ust poszła mi krew. W końcu przyszło. Dzieciątko Jezus, któremu powiedziałem, że chcę tylko wypełnić Jego wolę, pocieszyło mnie i pokrzepiło po cierpieniach nocy, mój Boże, jak kołatało we mnie serduszko, jak pałały policzki u boku tego niebiańskiego dzieciątka. Dusza moja nie ma sił, by opowiedzieć to wszystko, co mi się przydarza od wielu dni, jako że w czasie, gdy to pisze demon bardziej niż kiedykolwiek toczy ze mną wojnę, nie jestem w stanie odsunąć zasadzek, które nieprzyjaciel mojego ocalenia na mnie zastawia. Któż zatem mój ojcze uwolni mnie od licznych pokus i utrapień? Któż mnie pocieszy, kto da mi siłę, by mógł się przeciwstawić tak, jak się należy, kto uwierzy, że także w godzinach odpoczynku człowiek może być dręczony. A jednak mój ojcze, mogę ojca zapewnić, że również te godziny są dla mnie ponad miarę przepełnione ryczą. Znajduję nieco spokoju rozważając i czytając ojca nauki, ale to krótkie chwile, bo nieprzyjaciel zawsze czycha cały czas od nowa. Walki duchowe w stosunku do tego, co cierpie na ciele są dużo straszniejsze, choć coraz okrutniejsze stają się cierpienia ciała. Pragnąłbym, drogi ojcze, nie mówię, że wiele, ale choć jednej godziny wytchnienia, ale niech we mnie i wokół mnie, we wszystkim, poprzez wszystko wypełni się najświętsza i najukochańsza wola Boża, ponieważ to ona mnie podtrzymuje. Diabeł pragnie mnie dla siebie za wszelką cenę, w obliczu wszystkiego, co muszę znosić, gdybym nie był chrześcijaninem, sądziłbym, że z pewnością zostałem opętany. Nie wiem, jaki jest powód tego, że Bóg jeszcze nie zlitował się nade mną, uwalniając mnie od tego. Wiem to tylko, że On nie działa inaczej, jak tylko dla najświętszych celów i naszego pożytku. A teraz niech mi Ojciec powie, przez wzgląd na miłość Chrystusa Jezusa i naszej cudownej, bolesnej Matki, czy mam coś w sercu, choćby małego, co nie podoba się Bogu. Ponieważ z jego pomocą chcę to wyrwać za wszelką cenę. Któż wie, czy taki dopust nie jest karą za obrzydlistwa, które mogą być jeszcze we mnie, i nim je ze mnie wypleni, nie zlituje się nade mną. Jestem pewny, że wiedząc, iż jestem utrapiony, będzie ojciec prosić pana za mną, by zechciał uwolnić mnie przynajmniej od walk duchowych, jako że sposobności obrażania go jest tak wiele, chociażby w formie warunkowej, jeśli to byłoby na większą chwałę jego boskiego majestatu i spożytkiem dla mojej duszy. Święty Jakub Apostoł wzywa dusze, by radowały się, gdy stają się obiektem różnych nawałnic i licznych przeciwności. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. A powodem tego jest to, że w walce zdobywa się laur, a im bardziej dusza musi walczyć, tym liczniejsze są palmy zwycięstwa. Wiedząc, że każdemu zwycięstwu, które się odnosi, odpowiada stopień chwały wiecznej, jakże ojcze, nie cieszyć się będąc zmuszonym mierzyć się wielokrotnie w ciągu życia. Żyje w nieustającej nocy. Także ciemna noc ducha była częścią bolesnej drogi ojca Pio oraz jego bycia żertwą ofiarną w misji współodkupicielskiej. Godne uwagi są jasność i precyzyjność idei, za pomocą których mówi on o naturze i celowości tego mistycznego doświadczenia, a także żywość obrazów i wyrażeń, którymi opisuje charakterystyczne dla tej misji główne oczyszczające etapy, a także podstawowe, kształtujące ją czynniki. Najwyraźniej bardziej niż o wnioski z pogłębionego studium problemu chodzi tu o boleśne, przeżyte doświadczenie. Nikomu nie umknie waga i oryginalność poruszanej tu tematyki. Nie było łatwo dokonać wyboru tylko niektórych najbardziej znaczących fragmentów z wielu stron, które opisują ten etap mistycznej wędrówki. Jednak wystarczą te nieliczne urywki. By móc dostrzec bólu krzyżowania, potworne koszmary, przerażające męczarnie, które nękają duszę, oczyszczając ją i przygotowując do doskonałego zjednoczenia z Bogiem. W kategoriach realizmu, ekspresji i uczuciowości opisana tu została rozdzierająca pustka opuszczenia przez Boga, jałowe i przedłużające się poszukiwania najwyższego dobra. Ponure nabieranie doświadczeniem świadomości własnej nicości w obliczu niepojętej świętości Boga. Dusza nie składa broni w obliczu intensywności i ciągłości prób. Wręcz przeciwnie, nawet spowita gęstymi mgłami niestrudzenie za pośrednictwem wskazówek kierowników i osobistych doświadczeń sięga po środki wskazane przez Ducha Świętego. Modlitwę. Wierność obietnicom, zgodność z wolą Bożą, posłuszeństwo przełożonym. Pan wkłada i zdejmuje ciężary, ponieważ gdy daje krzyż jednemu ze swoich wybranych, wzmacnia go tak bardzo, że ten znosząc jego ciężar odczuwa ulgę, a zatem odwagi i do przodu niech taka dusza będzie pocieszona, ponieważ postawa Jezusa wobec niej jest taka, nie dlatego, że On ją odrzuca, ale raczej dlatego, że chce ją do siebie pociągnąć. Pragnąc jej całej dla siebie, on kocha ją bardziej niż można to sobie wyobrazić. Udręki są droższe od złota i spoczynku dla dusz kochających Boga. Dusze te będą bardzo szczęśliwe, jeśli będą niestrudzenie wytrwałe. Lepsza jest jedna godzina w przeciągach Boga niż tysiąc lat w przybytkach grzeszników, śpiewał królewski prorok. W dalszym ciągu niech ojciec przeżywa wszystko w Bogu pośród prób, na jakie jego dobrodziejca wystawi, jakie to szczęście ojcze, by w całości być w Bogu, jako że on kocha swoich, chroni ich i nimi kieruje, prowadząc ich do portu upragnionej wieczności. Tak, mój Boże, śpiesz mi z pomocą. Czyż nie widzisz, że nie mam już sił do walki i że wszelka zbierana energia nieustannie jest rozpraszana? O mój Boże, Ty, który znasz najwyższą gorycz mojego ducha, śpiesz mi z pomocą, tylko Ty możesz i musisz wyciągnąć mnie z tego więzienia śmierci. Ach nie, nie zmęczę się swoim zmęczeniem i donośnie wołam z Hiobem, choćbyś mnie zabił, Tobie ufam. Mój Boże, ten stan jest naprawdę nie do wytrzymania, mój ojcze, żałosny, ponury, niemal nieznośny, nie da się opisać stanu mojej duszy, w pewnych chwilach gdyby mnie nie podtrzymywała Boża łaska, byłbym na skraju śmierci, z pękniętym sercem i niemal w rozpaczy, i tylko poddanie się woli Bożej daje mi odrobinę pokoju. Jednak później oko kieruje się w dół i spogląda na braci, którym jest otoczone i znów doznaje goryczy. Najwyższa słodycz tego, kiedy dusza odbija się w Bogu i najwyższa gorycz, kiedy odbija się w bliźnim. Ja tymczasem pomiędzy tymi dwoma biegunami czuję, że umieram. Czuję się w agonii, która nie prowadzi do śmierci. O, jestem najbardziej nieszczęśliwym stworzeniem. Któż uwolni mnie od tego umierającego życia, od tych dwóch przeciwstawnych ekstremów, które mną rządzą i mnie pożerają? Dlaczego na cel mnie wziąłeś? Mam być dla ciebie ciężarem, jest to okrzyk, który wydaje moja dusza z głębi swojego utrapienia, w którym umieścił ją Bóg. Dusza moja pozostawiona jest przez pana, by czezła z bólu. Mój stan jest pełen goryczy, potworny, do granic przerażający. Wszystko wokół mnie i wewnątrz mnie jest ciemnością, mroku umysłu, męczarnie woli, trwoga pamięci. Tylko myśl o wierze trzyma mnie przy życiu. Wewnętrznie szaleję z bólu, a jednocześnie jestem rozpaczliwie i niecierpliwie spragniony Bożej Miłości. Czy ten jest dla mnie łaską, czy też oznacza on wieczne opuszczenie, wycofanie się Boga na zawsze ode mnie z powodu nieustających zniewak, któremu uczyniłem swoim życiem? Czy duch mój ma w Bogu kochającego Ojca, który zawsze gotów jest go przyjąć, czy raczej surowego sędziego, który go potępi? Nie jestem w stanie tego dociec. Ach, potworna ciemności. Już niemal nie wytrzymuję. Ręka Pana ciąży nade mną. Śmierć byłaby dla mnie ulgą. W obecnym stanie, tym, co w szczególny sposób mnie niepokoi, to widzieć, że nie jestem godny Boga i nigdy już nie będę, ponieważ jasno, ponad wszelką wątpliwość widzę własną brzydotę pojmuje także najwyraźniej jak się da, że nie jestem godzien Boga ani żadnego stworzenia. Naprzeciw duszy wychodzą jedno po drugim całe zło, którego dopuściła się ona przed Bogiem, a to sprawia, że przekonuje się ona z bliska na wyciągnięcie ręki, że nigdy nie będzie mogła dostąpić niczego innego. Teraz owszem dusza pojmuje to, co powiedział królewski prorok. Za winę chłoszczesz człowieka karaniem, jak mól obracasz w niwecz to, czego pożąda. Doprawdy każdy człowiek jest marnością. Ale szczęśliwy człowiek, o którym mówi prorok, przyjęty został przez Pana, a to, czego doświadcza, jest znakiem miłosierdzia, by obdarzyć go nowymi względami, a nie karami. Ale Bóg chciał, by stało się tak i dla mnie. Pod wpływem tych słów i ciężaru dusza moja daleka jest od myśli, że jest przez Boga szczególnie kochana. Zdaje się jej, że te niewielkie resztki pomocy, jakie jej jeszcze pozostawały, zniknęły z całą resztą i że nie jest już duszą, która zasługuje na współczucie ten najwyższego pożałowania godny stan napełnia mnie ekstremalnym wstydem. Chciałbym ukryć się przed wzrokiem Boga i wszystkich jego stworzeń, chciałbym ukryć się przed samym sobą. Taki ból wywołuje u mnie moja marność, moja niedoskonałość, moja nędza, które pogrążają mojego ducha w ciemnościach mroku. Jednak nie jestem w stanie opisać ojcu mojego obecnego stanu. Jeśli chcecie zwięzłego opisu pełni mojego wewnętrznego stanu, zatrzymajcie się na tym, co o sobie samym mówił prorok Jonasz, bo odpowiada to bardzo dokładnie mojej obecnej kondycji. Rzuciłeś mnie w głębie, wewnętrzne morza i nurt mnie ogarnął. Wszystkie twe morskie bałwany i fale przeszły nade mną. Rzekłem do ciebie wygnany daleko od oczu Twoich, a mimo to nadal spoglądam na Twój święty przybytek. Niech ojciec zauważy, że nawet mnie nie odebrano nadziei. Wody ogarnęły, mnie zewsząd, aż po gardło ocean mnie otoczył sitowi oplotło mi głowę, do posad gór stąpiłem, zawory ziemi już ze mną na zawsze. Przyjrzyjcie się raz jeszcze temu, co mówi o sobie królewski prorok. Wybaw mnie Boże, bo woda mi sięga po szyję. Oto mój ojcze wierne przedstawienie mojego nieszczęsnego stanu, wyrażone tak dokładnie przez tych dwóch wielkich świętych Starego Przymierza. Moje cierpienie jest tak niewiarygodnie przerażające, że można by je tylko porównać do cierpień kogoś, komu odcięto dopływ powietrza do oddychania. Ach nie ojciec malitość, niech nie uważa tego porównania za przesadzone wręcz muszę dodać, by uczynić zadość prawdzie, że ono bardzo blado oddaje podobieństwo do prawdziwego cierpienia. Zaiste wszystko jest we mnie smutkiem i nie ma ani jednej cząstki, która by nie była wysoce udręczona. Sfera zmysłowa znajduje się w gorzkiej i potwornej oschłości, wszystkie władze duszy są w próżni, jeśli chodzi o jakiekolwiek zdolności pojmowania, co napawa mnie najwyższym strachem. Duch tkwi w ciemnościach mroku, a ciało nie pozostaje wolne od wszystkiego, co się dzieje. Ból, jakkolwiek co do istoty, nie tyle fizyczny, ile ze wszechmiar duchowy, nie dopuszcza, by ciało nie brało w tym udziału w najwyższym stopniu, w nowy i nieznany dotychczas sposób. W tym stanie dochodzi między duszą i ciałem do takiego intymnego upływu skutku bólu, że niemożliwym jest dla mnie przedstawienie choćby jego zarysu, ale chwała niech będzie Bogu, gdyby nie łagodził on ze swojej strony tych cierpień, zwłaszcza wtedy, gdy są najsilniejsze, szybko uszłoby ze mnie życie. Tymczasem największych męczarni doświadcza się tylko od czasu do czasu. Są takie chwile, mój ojcze, że wszystko staje się tak potworne, iż duszy zdaje się, jakby miała pod stopami otwarte piekło i wieczne potępienie. Och, któż wybawi mnie od tylu nieszczęść? Któż mnie podtrzyma? Kto wspomni na moją nędzę, na moje wykroczenia, na gorycz i żółć? Nasza piękna dziewica Maryja. Kult Najświętszej Maryi Panny jest z pewnością jednym z najistotniejszych aspektów duchowości Ojca Pio. Dowodem tego są wybrane z listów fragmenty, które tu publikujemy. Z synowską czułością odnosi się do Maryi, używając całej serii różnorodnych i znaczących tytułów: Droga mamusiu, piękna dziewica Maryja, Najświętsza matka, Najukochańsza matka, Błogosławiona matka, Czuła matka, Najczulsza matka, Niebiańska mamusia, Pocieszycielka, Królowa męczenników są one niczym nuty symfonii. Wzrusza się, wspominając niezliczone łaski, które otrzymał od Maryi dziewicy, mówi z widocznym upodobaniem i z pełną wzruszenia wdzięcznością o jej matczynej trosce, która ociera się o wyszukaność. Oświadcza, że przy jej pomocy zwycięsko ominął diabelskie zasadzki i że prowadzony jej ręką często miał możliwość zbliżenia się do Jezusa, i cieszenia się Jego bliskością. Żałuje, że nie jest w stanie podziękować jej i odwzajemnić się za jej matczyną opiekę, tak jakby tego chciał. I z żarliwością zaprasza całe stworzenie do kochania jej, ponieważ naprawdę jest ona godna tego, by wszyscy darzyli ją miłością. Chciałbym mieć głos na tyle silny, by zaprosić grzeszników z całego świata do kochania Maryi. Jednak, jako że nie jest to w mojej mocy, poprosiłem mojego aniołka, by wykonał za mnie to zadanie. Biedna mamusia, jak ona mnie kocha, doświadczyłem tego na nowo wraz z nastaniem tego pięknego majowego miesiąca z jaką troskliwością towarzyszyła mi ona przy ołtarzu dziś rano. Zdawało mi się, że nie myśli o niczym innym, jak tylko o mnie i o tym, by wypełnić moje serce świętymi uczuciami. Poczułem po stronie serca tajemniczy ogień, którego nie potrafiłem pojąć. Czułem konieczność położenia na nim lodu, by zgasić ten ogień, który mnie trawił. O jakże pięknym miesiącem jest maj, najpiękniejszym miesiącem roku. Tak, mój ojcze, jakże wspaniale ten miesiąc głosi słodycz i piękno Maryi, myśląc o niezliczonych łaskach, które wyświadczyła mi mamusia, Wstydzę się, że nie patrzyłem z wystarczającą miłością na jej serce i jej dłoń, która z taką dobrocią mi ich udzielała. Najbardziej zaś dręczy mnie to, że na czułą opiekę naszej matki odpowiedziałem tyloma zniewagami. Ileż to razy zawierzałem tej matce bolesne niepokoje mojego rozedrganego serca, ileż to razy mnie pocieszała, a czym ja jej na to odpowiedziałem? W największych utrapieniach zdawało mi się, że moją matką nie jest ta na ziemi, ale ta litościwa w niebie. Jednak ileż to razy, gdy moje serce było spokojne, ja niemal o wszystkim zapominałem. Zapominałem nawet o obowiązku wdzięczności w stosunku do tej błogosławionej niebieskiej mamusi. Miesiąc maj jest dla mnie miesiącem łask. Oto nareszcie nastał miesiąc pięknej mamusi. Ta najdroższa mamusia spieszy, by otoczyć mnie swoją matczyną opieką, zwłaszcza w tym miesiącu. Jej troska wobec mnie ociera się o wyszukaność. Czym zasłużyłem sobie na tak wielką wspaniałość? Czyż moje postępowanie nie było nieustannym zaprzeczeniem, nie mówię już nawet jej syna, ale imiana chrześcijanina? A tymczasem ta najczulsza matka w swoim ogromnym miłosierdziu, mądrości i dobroci zechciała ukarać mnie w tak zniosły sposób wylewając na moje serce tyle i tak wielkich łask, że gdy znajduję się w jej obecności lub w obecności Jezusa, zmuszony jestem wołać: Gdzie jestem? Gdzie ja się znajduję? Kim jest ten, który jest obok mnie? Czuję, że cały płonę, choć nie ma ognia, jestem blisko i czuję się przywiązany do Jezusa za pośrednictwem matki, nie dostrzegając nawet łańcuchów, które tak ściśle mnie oplatają. Trawią mnie tysiące płomieni. Czuję, jakbym nieustannie umierał, a jednak wciąż żyję. Jezus i Maryja w dalszym ciągu postępują ze mną jakby byli rodzicami. Mój ojcze, kto zdołałby opisać ojcu pociechy, którymi obsypuje mnie w tym miesiącu niebiańska mamusia? Zawiesz wszystko, mówi Jezus mojemu sercu i wspomnij, że ja w sposób szczególny jestem ojcem sierot, moja matka zastąpi ci tę inną matkę, którą chciałem dla siebie. Jestem bardzo wdzięczny naszej wspólnej Matce Maryi za pomoc w omijaniu zasadzek nieprzyjaciela. Niech i Ojciec dziękuję tej dobrej Matce za te jakże wyjątkowe łaski, których mi udziela w każdym momencie. Tymczasem niech mi Ojciec poleci jakieś nowe środki, bym mógł we wszystkim podobać się błogosławionej Matce. Największym znakiem miłości, którą może mi Ojciec okazać jest to właśnie, bym wiedział, że i Ojciec dziękuję w moim imieniu Maryi. Przykro mi jedynie, mój ojcze, że nie mam odpowiednich środków, by móc podziękować naszej pięknej Maryi Dziewicy za wstawiennictwem, której nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Otrzymałem od Pana tyle sił do znoszenia ze szczerą akceptacją licznych udręk, którym byłem poddawany każdego dnia. Duch mój w jednej chwili poczuł się porwany przez siłę wyższą do przestronnego pomieszczenia całego lśniącego jasnym światłem. Na tronie wysadzanym klejnotami ujrzałem siedzącą panią niezwykłej piękności. Była to najświętsza dziewica, jako że na łonie trzymała dzieciątko w majestatycznej pozie wspanialsze i jaśniające bardziej niż słońce. Wokół nich ogromna liczba aniołów w cudownych postaciach. Zdaje mi się, że pojmuję teraz, co wcześniej nie było mi dane, czym było męczeństwo naszej najukochańszej matki. Ach, gdyby ludzie pojęli to męczeństwo, któż zdołałby współodczuwać z tą naszą najdroższą współodkupicielką, któż by jej odmówił pięknego tytułu królowej męczenników? Niech boleściwa matka wyprosi nam u swojego najświętszego syna, byśmy coraz bardziej rozumieli tajemnicę krzyża i z nią zatapiali się w cierpieniach Jezusa. Największym dowodem miłości jest cierpienie dla ukochanego, a po tym jak syn Boży tyle wycierpiał z czystej miłości, nie ma wątpliwości, że krzyż niesiony dla niego staje się godnym miłości, tak jak sama miłość. O Boże, jakże rozdzierający ból czuję na dnie serca. Kiedy to się uciszy? Czuję, jak rozrywa mi serce. Nie mam gdzie go złożyć. Gdybym tak chociaż miał tę satysfakcję, by wypłakać łzami te wewnętrzne męczarnie. Ból jest wielki i zamienił moje serce w kamień. O Jezu, teraz prawdziwie pojmuję, dlaczego twoja matka, wpatrując się w ciebie na krzyżu, nie płakała. Ale powiedz mi, o Jezu, czymże jest ten wewnętrzny głos, który bez końca słyszę. Gdzie jest twój Bóg? na który ja nie odpowiadam, obawiając się, by nie skłamać. Siła szatana, który toczy ze mną walkę, jest potworna, jednak niech będzie chwała Bogu, ponieważ On złożył sprawę mojego ocalenia, wynik mojego zwycięstwa na ręce naszej Matki w niebie. Ochraniany i kierowany przez tak czułą Matkę, będę walczyć tak długo, jak będzie tego chciał Pan Bóg, pokładając wszelką ufność w mojej Matce i będąc pewnym, że nigdy nie ulegnę. Jakże odległa jest ojcze nadzieja na zwycięstwo, gdy się patrzy z ziemi wygnania, jakże zaś bliska i pewna, gdy się patrzy z domu Boga, będąc pod opieką tej najświętszej matki. Przyjdę później prosić ojca o pozwolenie i mam nadzieję, że nie odmówi mi tego ojciec. Chciałbym na cześć Maryi i dziewicy uczynić ślub powstrzymania się od jedzenia owoców we środę. Zdaje mi się, że nie niesie to niebezpieczeństwa dla zdrowia, ale we wszystkim posłuszny będę ojca decyzji. Niech Najświętsza Maryja wyprosi nam miłość do krzyża, do udręk, do cierpienia. Ona, która jako pierwsza w sposób doskonały, z całą radykalnością praktykowała Ewangelię jeszcze przed jej spisaniem, Niech nam wyprosi i sama da nam impuls do tego, byśmy natychmiast podążyli jej śladem. I my, również jak wiele wybranych dusz, czyńmy wysiłek, by zawsze kroczyć śladami tej błogosławionej Matki, by chodzić w jej bliskości, jako że nie ma innej drogi prowadzącej do życia, jak właśnie ta wyznaczona przez naszą Matkę. Nie odrzucajmy tej drogi my, którzy chcemy dotrzeć do jej celu. Matka Jezusa i nasza Matka niech otrzyma dla nas od swojego Syna łaskę przeżywania życia według Bożego Serca, życia wewnętrznego, ukrytego w Nim. Niech ta najdroższa matka zjednoczy nas z Jezusem tak ściśle, by nie pozwolić nam już dawać się porwać czy zwieść sprawą tego niskiego świata. Niech trzyma nas zawsze w bliskości tej nieskończonej miłości Jezusa, a dopiero wtedy będziemy mogli razem ze świętym Pawłem powiedzieć, że jesteśmy dziećmi bożymi pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Chciałbym latać, by zaprosić całe stworzenie do kochania Jezusa, do kochania Maryi. Ta, która przyszła na świat bez skazy, niech wyprosi nam u swojego syna łaskę zejścia z tego świata bez winy. Więcej w książce świętego ojca Pio, słowa światła, najpiękniejsze listy, wydawnictwo Esprit.